Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Coraz gorzej z polską gospodarką, choć w statystykach nie wychodzi to niby źle, ale to wszystko bingo zakumulowane. Dla tych z Państwa, którzy znają zasady gry w bingo, to wiecie, o czym mówię, a dla tych, którzy nie wiedzą, z każdej gry bingo akumulowana jest cząstka pieniędzy, wkładu od grających, żeby później ktoś rozbił bank i to bingo zakumulowane wygrał. To tu jest w odwrotną stronę. Z każdej tej dziwnej sytuacji, w której się znaleźliśmy, gospodarczej, powstaje dług, który kiedyś skończy się sytuacją taką, że będziemy musieli postradać majątek. Tutaj przykład takiego kopania nas przez zaprzyjaźnioną z nami, z brataną niemal Ukrainę w wykonaniu Polsat News. Ukraina zakazuje importu polskich jaj i drobiu. Transporty piskląt nie są wpuszczane na terytorium kraju. Ukraińcy boją się wirusa rzekomego pomoru drobiu, który wybija całe stada na Podlasiu. Stada wybijane są najprawdopodobniej przez agencje, którymi zarządza Mateusz Morawiecki. O tym 4 dni temu polskie media, Money.pl to samo, Ukraina zakazuje importu polskich jaj i drobiu i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, a ja w Polsat News dostałem od jednego z Was taką informację sprzed 2 lat, z czerwca 2021, Ukraina, na której jedna z pracownic laboratorium biologicznego wyniosła sobie wirusy i zamierzała je sprzedać i akurat były to wirusy choroby Newcastle, znanej jako pomór rzekomy drobiu. Tam została ta pani złapana i przyznała się, że chciała to sprzedać za ileś tam hrywien, bo tam, proszę Państwa, na Ukrainie laboratoria badały, jak zapobiec wirusom. No to musiało mieć oryginalny wirus, żeby mieli czym badać. Nie podobają mi się te laboratoria na Ukrainie i tak się zastanawiam, jak działa na przykład Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy inne tego typu instytucje, czy jest jakaś kontrola, bo wiecie, no Ukraina już wiele razy udowodniła, że to taki kraj, gdzie różne rzeczy wchodzą w grę, akty sabotażu na przykład, dla dobra Ukrainy, to dobro Ukrainy przyświeca wszelkim bestialskim nawet czynom i może tak być, że ktoś właśnie tam gdzieś przy granicy, niby Podlasie, ale to wiecie, właśnie, żeby nie było Lubelszczyzna, tak? Choć Ukraina chyba graniczy też trochę z Podlasiem, no to tam na przykład pozarażali, a potem mają pretekst, żeby nie handlować. Ja wyobrażam sobie takie działanie pana Budanowa, służb specjalnych ukraińskich, bo skąd się, proszę Państwa, to przy granicy bierze. Jakoś na Białorusi nie mają takich problemów, a tutaj i takich laboratoriów, a tutaj mamy taką sytuację. Jaka jest reakcja Polski na ten numer naszych tu braci Ukraińców, prezydenta Zełenskiego, którym ewidentnie sterują wielkie korporacje, głównie z Wall Street, no to ustami ministra rolnictwa chcemy przedłużenia zakazu wwozu zboża z Ukrainy. Proszę Państwa, no jesteśmy jak dzieci traktowani. Przecież wiemy, że to zboże cały czas z Ukrainy do Polski przyjeżdża i będzie przyjeżdżało. Wiemy, jak się robi politykę, robi się jedno, a mówi się drugie, tak? Na tym polega właśnie polityka w wykonaniu niektórych ludzi. Ja zaraz powiem, przypomnę w sumie, co trzeba robić, żebyśmy byli bezpieczni, żeby takiej polityki nie było, bo można politykę normalnie otwartym tekstem publikować, oznajmiać, oświadczać, ale trzeba mieć czystą kartę, tak? Nie wolno mieć jakichś tam zaszłości, żeby nie było haków na takich polityków, bo jak haki są na polityków, to wtedy, proszę Państwa, z takimi politykami można zrobić wszystko, a politycy zrobią krzywdę wtedy swojemu krajowi, swoim obywatelom. Proszę Państwa,
Chyba nie mamy żadnej wątpliwości, że po tym jak 17 lipca ostatni statek odpłynął z Odessy, to gdzieś te płody rolne, bo to się mówi zboże, to wszystkie płody rolne gdzieś będą musiały być transportowane i ja ręczę wam, że one będą w dużej części transportowane przez Polskę i do Polski. Jest to bardzo korzystne, bo wiecie, oni tu z PiS-u mówią, że my walczymy z Unią, bo to Unia chce tego. Nie, proszę Państwa, to jest na rękę Mateuszowi Morawieckiemu, gdyż te tanie produkty rolne z Ukrainy, bo wiecie, tam się wyzysk człowieka stosuje, dlatego są tanie, te tanie produkty rolne nie powodują drożyzny w sklepach takiej, jaka mogłaby być. To jest korzyść i nie wierzę, że ci w rządzie nie zdają sobie z tego sprawy i dlatego przymykają oka i dlatego te produkty rolne się głównie do zagranicznych firm przetwórczych branży spożywczej odstawia, a później rolnicy nie mogą tego sprzedać, a później rolnicy dostają dofinansowania. Oczywiście są to pieniądze ściągane z ogółu Polaków i w ten sposób nawet my się wtedy kłócimy, rolnicy na miastowych, miastowi na rolników i tak dalej, i tak dalej. No, pomieszanie z poplątaniem, a korzysta partia, która jest w tej chwili u władzy. Więc nie wierzę w to, że oni naprawdę nie chcą wprowadzania produktów rolnych, bo to jest w ich interesie, a my możemy to oczywiście zmienić w wyborach. A tak w ogóle zwróćcie Państwo uwagę, że wyskakuje reklama niczym wyborcza. To, proszę Państwa, pana Mariusza Kałużnego z tej prawej strony, z Solidarnej Polski, czy tam Suwerennej Polski teraz, bezpieczeństwo i suwerenność. No ładną nam suwerenność i bezpieczeństwo zapewniacie pod dyktando obcego kapitału. To, proszę Państwa, to jest typowy plakat wyborczy, tutaj tylko nie ma jaki komitet, jaka lista i jaki numer. Myślę, że plakaty pana Mariusza Kałużnego wyborcze będą identyczne, tak? Tylko już wtedy, żeby wyborca wiedział, które miejsce ma na liście. Troszkę teraz o wojnie na Ukrainie. Chciałbym podywagować na temat sprzętu, który jest dostarczany na Ukrainę. Mi, jak wielu z nas, także i Ukraińcom, których zeznania często oglądamy, to nie pasuje, proszę Państwa. Kwoty, jakie są przeznaczane, ilości sprzętu, jaki jest ponoć wysyłany na Ukrainę, są naprawdę gigantyczne, naprawdę imponujące. A coś się nie zgadza. Na przykładzie, proszę Państwa, szwedzkiego granatnika AT-4, który też jest wysyłany na Ukrainę. Tu akurat Gadżetomania o tym pisze, ale to są oficjalne dane, ja sprawdziłem. Firma Saab, szwedzka firma Saab produkuje te granatniki AT-4 i już w 2022 roku, w maju, Saab oświadczył, że dostarczył, wyeksportował milion granatników AT-4. Proszę Państwa, milion granatników, nie tysiąc, nie dziesięć, nie sto, milion. Zakładając, że Rosjanie mają powiedzmy 20 tysięcy czołgów, to 50 granatników. Ja rozumiem, że to przez jakiś szereg lat, ale to tylko jeden typ granatnika. Milion granatników wyprodukowali. Ja boję się, że ta broń jest gdzieś kumulowana, że tym wszystkim zawiaduje CIA. Wielokrotnie afery związane z CIA udowadniały, że CIA gromadzi pokryjomu broń właśnie w takich sytuacjach, że na przykład rządy się składają na jakieś tam akcje, misje tak zwane i inne tam cuda, interwencje. A potem się okazuje, że CIA część z tych dostaw gdzieś gromadzi i nagle mamy jakąś oddolną rewolucję, oddolne powstanie i tak dalej, i tak dalej. Nie wiadomo, skąd nagle ludzie dostali broń i rozwalają sobie kraj lub komuś tam innemu. Boję się, że w naszym przypadku może się to skończyć wojną domową, dlatego uczulam Państwa
na te informacje. Milion samych tylko granatników AT-4 to ważne. I już pozostając w kwestii uzbrojenia na Interii, czytamy, proszę Państwa, że Rosji kończą się krytyczne radary, że bez tych radarów Rosja nie będzie wiedziała, skąd strzela ukraińska artyleria. Chodzi o te radary przeciwartyleryjskie, żeby ustalić mniej więcej, skąd padają strzały, tak? Jakieś takie akustyczne czy jakieś. I tam na przykład wysłać dron i zniszczyć wrogą artylerię, czyli ukraińską. Że Rosji to się to kończy i w związku z tym może przegrać wojnę. Ja, proszę Państwa, nie wierzę w to, bo akurat tego typu technologie to Rosjanie mają swoje własne i chciałbym tu Państwu pokazać ciekawostkę właśnie związaną z tymi radarami. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale wydaje się to sensowne. Mamy tutaj rosyjskiego żołnierza, który informuje nas o tym, że używają pewnego urządzenia. Jak Państwo wiecie, gdy włączamy radar, no to radar emituje fale. One tam gdzieś się od czegoś odbijają, wracają do radaru i stąd wiemy, jaka jest odległość od obiektu, który radar namierza. W związku z tym bardzo łatwo też namierzyć radar, bo innymi falami sprawdza się, skąd są emitowane te fale i dosłownie na punkt można wysłać jakąś rakietę czy zrobić jakiś ostrzał. No, okazuje się, że Rosjanie wymyślili, może nie wymyślili, ale stosują taką małą czarną skrzynkę, którą włączają. Ona emituje identyczne fale jak ten drogi radar wojskowy i w to miejsce Ukraińcy rozładowują drogie rakiety. Tutaj właśnie rosyjski żołnierz nam tłumaczy tę technikę. Jakiś czas temu gubernator obwodu zaporowskiego taką nam skrzyneczkę 20x20 przywiózł, która właśnie udawała stację radarową. I imituje pracę stacji, rozdaje wolny, oponent fiksuje wolny i po tym wolnym. No, wysyła fale, no i w związku z tym ujawnia swoją lokalizację. Testowaliśmy razem z 429 pułkiem, znajdującym się z nami na pozycjach. No i wspólnie tam z jakimś pułkiem zamontowaliśmy to, włączyliśmy. I w to miejsce cały pakiet rakiet Grad ukraiński wylądował. No, mieli zabawę oczywiście. Później jeszcze raz to zastosowali i w to miejsce przyleciała natowska rakieta HARM. I właśnie tutaj ona leży. No, porazić go nie smogła, ponieważ potrzebowała sygnał. Nie mogła dosięgnąć tego naszego pudełeczka, bo straciła sygnał. W każdym razie 250 tysięcy dolarów zostało zmarnowane na skrzyneczkę wartą 10 tysięcy rubli. Wkład gubernatora w nasze obszary dzieła bardzo duży. No i bardzo dziękujemy panu gubernatorowi. Proszę Państwa, no, systemy walki tam na Ukrainie są coraz ciekawsze, ale ja absolutnie nie wierzę w to, że Rosji skończą się urządzenia, których sama jest producentem. To jest właśnie absurd, do tego zmierzałem, to jest absurd. I inne informacje z frontu. Pozycje. Соответственно, наваривать дополнительную защиту, которая характер действий. Меня чаще Tu mamy do czynienia z czołgistą, który tam opowiada o używaniu czołgu T-62. To nieważne, co on tam mówi, ja chciałem... To są, proszę Państwa, świeże nagrania. Chciałem Państwu pokazać amunicję, która jest szykowana do tego czołgu. Tak w skrócie wytłumaczę, tutaj po lewej stronie ekranu jest sam pocisk, który jest wystrzeliwany z lufy, a te puszki, które tutaj czołgista przygotowuje, to jest ładunek prochowy. Ładunek prochowy, który spala się w lufie i
na podstawie ciśnienia gazów, które są skutkiem spalania, pocisk jest wystrzeliwany. Taki dwuczęściowy jakby nabój, tak? I popatrzcie Państwo, to są, mówię, świeże nagrania, zresztą roślinność o czymś też świadczy. Popatrzmy na daty. Tu są skrzynki po tych... O, proszę Państwa, 107 partia z 1979 roku, tu operator sfilmował właśnie te pociski. No to cały czas kłania się problem kończącej się amunicji w armii rosyjskiej. No proszę Państwa, ja rozumiem, że są też nowe dostawy, bo obserwuję nawet z 2023 roku. To się takie moje hobby stało, bo proszę Państwa, no tyle wydano pieniędzy na publikacje w polskich i nie tylko polskich mediach, żeby nas przekonać, że kontynuowanie wojny z Rosją jest w naszym interesie, bo się tam zaraz skończy amunicja, że i cały czas jest to robione, cały czas jesteśmy ogłupiani, oszukiwani, że warto w związku z tym cały czas udowadniać, nie tylko mówić tak, jak oni mówią, ale udowadniać, że to jest nieprawda. Proszę bardzo, przykład amunicji z 79 roku, to, proszę Państwa, jest, jak łatwo policzyć, sprzed 44 lat amunicja. To zanim oni dojdą do lat 2000, to, proszę Państwa, 5 lat wojny może jeszcze minąć, a my oczywiście skutki kryzysu będziemy coraz bardziej odczuwać. Tak więc kolejny raz udowadniam kłamstwo polskich mediów, polskich fachowców, przy czym nawet generałów, że tam się jakaś amunicja podobno w Rosji skończy. Proszę Państwa, to na Ukrainie teoretycznie były niewyczerpane zapasy amunicji, a co to dopiero mówić w Rosji? Zresztą Rosja, gdy tam wjechała na Ukrainę, to jak pamiętacie, zajęła bazę, składy amunicji w miejscowości Boaklija i nie wierzę, że tej bazy tam nie wyczyścili. Tam naprawdę było dużo amunicji, tam już kiedyś, parę lat temu, ta baza wyleciała w powietrze, jak i inne bazy amunicji. Ja uważam, że Rosja ma tyle amunicji, że nie będzie tego w stanie przerobić przez najbliższe 5-10 lat. Tak uważam. A to jest przykład przesłuchania prowadzonego przez rosyjskich żołnierzy na ukraińskich jeńcach i chciałbym, żebyście Państwo posłuchali tonu wypowiedzi tych ukraińskich żołnierzy. Oni będą takie podstawowe dane mówić, ale czy ci żołnierze, oni mają oczywiście zakryte jakieś oczy, nie wiem z jakiego powodu, może żeby nie móc być w stanie ich zidentyfikować, może żeby nie mogli uciec, trudniej było, tak? Ale nie sądzę, że jak słucham tych żołnierzy, proszę Państwa, żeby tam była jakaś atmosfera terroru. Wydaje się, że bardziej psioczą na swoje władze, niż mają za złe Rosjanom, że wpadli do niewoli. W mojej ocenie mogą się nawet cieszyć, że wpadli do niewoli, a rozmawiają ci jeńcy ukraińscy z żołnierzami rosyjskimi jak kumpel z kumplem niemal. Posłuchajcie. Krajnie siedzisz. Ja? Rozumiem, tak? Nie, nie. Как? Шалом. У тебя? Сват. У тебя? Рыбак. У тебя? Танкистом назвали. Танкистом назвали. Как вы имеете псевдонимы? Какая часть? Какая часть? Не знаю, это 79-й. Подождите, Чук. Чего не кололи? А сколько есть? Какая у вас часть вообще? 79-й Николаева кинул сюда. 79-й Николаева? Да. 79-й. Подняли, пацаны. Она разбита ракетами. 79-я? Да. Ну, 79-я, там, пулк разбита. Это нас сигнал, швыряли сюда. Я говорю, за какое, за что, зачем нам надо? Уже за давно... По что нас туда привезли? А что у вас люди вообще между собой вы говорите? А что вы говорите? Вы там, что люди говорят? Мы с вами знакомы, вот, 10-й день я зато. А, и вы ушли? Не союзы, по своей работе. И вы его издали. А другие вообще что говорят? Вы же других видели? Молодые сейчас со мной все приехали. Не, вообще, вы когда других видите, они тоже собираются вообще сдавать или воевать, что-нибудь? Через один. Никто ничего не говорит, ничего не сказали, завезли, блядь, и оставили. Держи воду. Proszę Państwa, specjalnie nie zagłuszałem, żebyście posłuchali. No niby siedzą jak jeńcy, widok jest dramatyczny, ale normalnie rozmawiają. Ten go pyta, tamten mu odpowiada, tak dość dynamicznie, ochoczo. Nie widzę tutaj jakiegoś strachu, trwogi o własne życie, po prostu rozmawiają jak kolega z kolegą.
A to sytuacja z Odessy. Po tym, jak nastąpił atak na most kerczeński, czy tam krymski, to było oczywistym, że będzie odpowiedź Rosji. Ona nastąpiła gwałtownie. I to jest nagranie gdzieś tam robione z jednego z wieżowców odeskich. Tak przy okazji zwróćcie Państwo uwagę na te pionowe rzędy świateł. Tak kiedyś Polska wyglądała, gdy prąd był tani i było go pod dostatkiem. Dziś mamy w blokach zamontowane te czujniki. Światło się włącza wtedy, kiedy akurat korzystamy ze schodów, a potem jest ciemno. Proszę Państwa, no, to na Ukrainie prąd jest widocznie bardzo tani, garują się te światła, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że Rosjanie zaatakowali, jak twierdzą, cele strategiczne, wojskowe w rejonie Odessy i para Ukraińców na balkonie nagrywa przyloty tych dronów, które atakują te cele. Gdzieś jeszcze w tle słychać chyba sąsiadkę i proszę Państwa, oni się cieszą. Ukraińcy z Odessy cieszą się, że jest nalot. Patrzcie, jacy są zadowoleni, podekscytowani, że to nagrali. Nie ma żadnej atmosfery trwogi, że o Boże, co tu będzie i tak dalej, i tak dalej. No bo to Odessa, tak? Bo tam jest dużo Rosjan. Tam się mówi po rosyjsku. Nie, on tam точно, короче, ложка себе подсвечивает, что сбивать. Иди нахуй вообще, блядь. Ты еще услышал, что я тебе сказала? Что? Иди нахуй, все понятно. Блин, почему взрывов не слышно никогда, когда я историю снимаю? Ни одного, блядь, раз. Потому что ты не в те моменты снимаешь историю. Так, а в те моменты... О! Есть, блядь, наконец-то! Сюда! О, хорошо пошло! Домой, блядь! Мне нравится, как тип на втором этаже стоит на балконе. О, слышно, слышно. Ебать! Ух, ебать! Блядь! Охуеть! Вот это снял, блядь! Горит! Охуеть! Блядь! Проще, Майзван, ну... Taki to kraj, Ukraina, wielonarodowy. Idziemy też w tę stronę tej wielonarodowości. Ci, którzy nami zarządzają, oczywiście później sobie wyjadą. Dzieci już powypychali tam częściowo za granicę. Niektórzy nawet, proszę Państwa, nie chcą tutaj wracać na ciepłe posadki. I to z partii Prawo i Sprawiedliwość. Przykład Beaty Szydło. Proszę Państwa, byłem w szoku, choć przewidywaliśmy to lata temu, właśnie w kwestii Beaty Szydło. Jak wiemy, Beata Szydło jest w tej chwili europosłanką. Siedzi sobie tam w Brukseli, pobiera pieniądze, no mniejsze niż Donald Tusk, ale też tam od nich pobiera pieniądze, bo Tuskowi zarzucają, że pobiera pieniądze, emeryturę jakąś. Pani Szydło też jako europosłanka będzie miała emeryturę, tak jak pan Korwin-Mikke też ma emeryturę europosła. Proszę Państwa, pani Szydło oświadczyła, że ona nie chce startować w wyborach do Sejmu polskiego RP. No bo są teraz wybory do Sejmu, do parlamentu, znaczy jeszcze nie są ogłoszone, wiadomo, już jest nielegalna kampania, jak to oni zawsze robią. I na pewno wsparłaby i wzmocniła listy Prawa i Sprawiedliwości, bo niektórzy, proszę Państwa, nie czują, co Beata Szydło w roku 2016 i 2017 nam tutaj robiła, gdy jej zastępcą był Mateusz Morawiecki i lubią panią Beatę Szydło, bo to, proszę Państwa, w polityce że trzeba robić dobrą minę, składać odpowiednie ręce, podkówkę zrobić, być spokojny, miły i instynkt wyborców zadziała. Instynkt, nie rozum. Rozum wtedy jakoś idzie się wyspać. Więc pani Beata Szydło odmówiła, że ona nie chce. Proszę Państwa, wiecie dlaczego odmówiła? Bo wzięłaby mandat. Szydło ma bardzo duże poparcie wśród fanatyków Prawa i Sprawiedliwości i wzięłaby mandat. Gdyby nawet Beatę Szydło umieścić na jakiejś niższej pozycji,
Ona by wtedy mówiła, że ja tutaj daję szansę moim innym kolegom, koleżankom i tak dalej, to najprawdopodobniej i tak by wzięła mandat. Więc ona sobie to pewnie przekalkulowała, że ona chce zostać na ten czas w Brukseli. Proszę Państwa, to jest, uważam, cenna wskazówka dla nas, dlaczego Beata Szydło odmówiła i ona twardo woli siedzieć tam. Być może, że po wyborach ma się coś wydarzyć. I lepiej, proszę Państwa, przyznajcie Państwo, jeżeli by miało dojść do jakiegoś konfliktu tutaj na terenie Polski lub na terenie Białorusi, a potem by się to miało rozszerzyć skutki, na przykład na teren Polski, jakieś bombardowania, nie daj Boże, to lepiej siedzieć w Brukseli, prawda? Pamiętacie Państwo, kilka lat temu takie dywagacje puszczałem, potem się jakoś dziwnie sprawdziło, a nie mówiłem, że no jest pewien problem z synem pani Beaty Szydło, który w tamtym czasie był księdzem. Miał być, już nie pamiętam szczegółów tych moich dywagacji, ale chodziło chyba o to, żeby gdzieś go na jakąś placówkę zewnętrzną wysłać i wtedy tak mi zaczęło to pośmiardywać ewakuacją synka w bezpieczne miejsca. Potem się okazało, że pan Tymoteusz Szydło, który dziś nie nazywa się Tymoteusz Szydło, podobno, wszystko podobno, podobno zmienił imię, nazwisko, poznał dziewczynę, podobno ma dziecko i podobno w związku z tym z tego powodu opuszcza stan duchowny. No bo wiecie, jakby się okazało, że jesteśmy wpuszczeni w wojnę, ja to tak wtedy analizowałem, a Kościół wysłał na placówkę zewnętrzną, tak jak na przykład, może do Brukseli, na pewno tam jakiś kościół by się znalazł, wysłał syna byłej premier, no to proszę Państwa, kościół by bardzo dużo na tym stracił. Ale z rządzeniem z niebios pan Tymoteusz Szydło sam wyszedł ze stanu duchownego, w związku z tym kościół już nie musiałby świecić oczami przed wiernymi, jak to ewakuuje w bezpieczne miejsca niektórych wybranych tak ludzi, sprawa się jakby rozwiązała. I dziś mamy podobną sytuację z panią Beatą Szydło. Pani premier nie chce wzmocnić list Prawa i Sprawiedliwości, bo wzięłaby mandat. Bo ludzie, tak, ci wyborcy PiSu z dobrego serduszka by ją wybrali. To mniej więcej tak jak z wyborcami Konfederacji czy innych tam partii. Też w zasadzie chyba głosują tylko na ładny znak graficzny albo coś w tym stylu. Proszę Państwa, Beata Szydło wydała w związku z tym oświadczenie, że tam media kłamią i tak dalej, że ona tam ma jakieś... No nie będę tego czytał, to nie ma żadnego znaczenia. Nie chcę po prostu wracać do Polski i tyle. Ale sprawdziłem, co się dzieje z synem Beaty Szydło i proszę Państwa, cisza jest na temat syna Beaty Szydło. W zasadzie nie wiadomo, gdzie mieszka. Okej, jest osobą niepubliczną, może robić co chce, ale warto, jak macie Państwo jakieś informacje na temat syna pani Beaty, no to napiszcie w komentarzu, ten komentarz się nie ukaże, ja poszperam, bo mnie to zastanawia, czy cały czas jest w Polsce, czy już nie ma go w Polsce, bo przez pewien okres, tuż po wyjściu ze stanu kapłańskiego, był zatrudniony w firmie, w której współwłaścicielem jest pan Obajtek, jak pamiętamy, tak? Wtedy ta moja teoria jakby się nie sprawdzała, nie do końca się sprawdzała, ale od 2021 roku cisza jest właśnie wtedy, kiedy wytropiono pana Tymoteusza Szydło, tak jakby skąd ten przeciek też do pracy wyszedł. Nie wiem, czy to nie był specjalnie kontrolowany taki przeciek, żeby pokazać, nie, pan Tymoteusz jednak tutaj w Polsce zostaje. On tylko wyszedł ze stanu kapłańskiego, ale on w Polsce zostaje. Więc że się upłynęły 2 lata i jakoś nie wiadomo, gdzie jest pan Mateusz Szydło do dziś. Okazuje się, że jacyś ludzie pisali w internecie, gdzieś na tych platformach społecznościowych, komentarze na pana Tymoteusza temat. Proszę Państwa, stała się niesamowita sprawa. Jak Państwo wiecie, jak ktoś nas obraża, no to musimy podać do organów ścigania dane, a w zasadzie to sami wystosować prywatny akt oskarżenia, podając tam adres i tak dalej, i tak dalej. Nieraz w tym
policja pomaga, ale w przypadku, proszę Państwa, pana Tymoteusza, to nastąpił jakiś, proszę Państwa, cud, jakby, ja w ogóle nie wiem, jak to określić. O tym się rozpisują polskie media, sprawdźcie sobie Państwo szczegóły tych artykułów. Pan Tymoteusz został obrażony przez kogoś, jak domyślamy się, ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, no to nasi rodacy pewnie byli wkurzeni na niego. I wyobraźcie sobie Państwo, że prokuratura w tej prywatnej sprawie pana Tymoteusza Szydły występuje do Stanów Zjednoczonych i do Wielkiej Brytanii o ustalenie IP. Proszę Państwa, to tylko w sprawach wagi państwowej tak się robi, w sprawach wyjątkowo uzasadnionych interesem społecznym. Zwykły obywatel dostaje kopa w twarz i już nie próbuje ustalić IP tego, kto z zagranicy go pomawiał, a tu w przypadku pana Tymoteusza, proszę Państwa, jest zrobiony wyjątek jak dla głowy państwa. I tak się zastanawiam, po co były ksiądz, czyli osoba moralna, po co chce ustalić dane tych ludzi? Proszę Państwa, jeżeli przestępstwo, hipotetyczne obrazy, pomówienia było dokonane na terytorium Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych, no proszę mi wybaczyć, ale postępowanie w Polsce ma ukarać kogoś, kto siedzi za granicą? Proszę Państwa, jakiś absurd. Nie wiem, dlaczego ustala prokuratura dane w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Mam nadzieję, że pan Szydło tylko dla ciekawostki to ustala, a nie żeby tam ścigać w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, bo przecież chyba nie ma jurysdykcji. Taka mi przyszła jeszcze inna wersja do głowy. Co się może stać z tym, kto tam za granicą będzie ustalany przez polską prokuraturę dla pana Szydło? Taka mi myśl przyszła do głowy, której nie wypowiem. Proszę Państwa, to jest jakiś absurd. Organy państwa polskiego zaangażowane w międzynarodową sprawę jakiegoś wpisu w internecie dla syna premier Szydło? Bardzo zastanawiające. I o innej wpływowej, no nieco bardziej wpływowej pani polityk w strukturach Unii Europejskiej, czyli pani Urszuli von der Leyen, pana kanclerza Scholza, to już Państwu przedstawiałem, że zamieszany w aferę na 300 milionów euro i dlatego nie powinien sprawować funkcji kanclerza, powinien podać się do dymisji, kto inny powinien wyjaśniać tę sprawę, nie może taki polityk być sędzią we własnej sprawie, no ale te tradycje już dawno w Europie nie istnieją. U władz w poszczególnych krajach trzymają się ludzie, na których ciążą jakieś tam podejrzenia. No i proszę Państwa, ja mam takie podejrzenia w stosunku do pani Urszuli von der Leyen, która dziwnie się zachowuje, jakby dosłownie była sterowana przez kogoś z zewnątrz. Jakby Unia Europejska należała do kogoś z zewnątrz. Ja uważam, że do Wall Street. Mamy tutaj artykuł w mediach rosyjskich, który przypomina nam pewne perypetie pani Urszuli von der Leyen związane z tym, że kiedyś była ministrem w rządach w Republice Federalnej Niemiec, gdzie jej resort pompował pieniądze w historyczny żaglowiec Gorch Fock. Mieli wydać 10 milionów euro na ten żaglowiec, a wydali 140 milionów euro. Później były jeszcze inne ciekawostki związane z panią von der Leyen, gdy prokuratura, no bo musi się prokuratura zająć w takim wypadku, jeżeli 1400% jest coś przepłacone. Chcieli telefony komórkowe, żeby sprawdzić korespondencję, z kim ona tam, z jakimiś lobbystami, czy z kim ona tam rozmawiała. No i okazało się, że wszystkie cztery telefony pani Urszula von der Leyen zgubiła.
Jest taki schemat znany z różnych tam firm, często prowadzonych w sposób no, niewłaściwy, niezgodny z prawem, no to proszę Państwa, wiadomo, że się wtedy gubi dokumentację, tak? Odpowiada się wtedy za zgubienie dokumentacji, znacznie mniejsze przewinienie niż gdyby z tych dokumentów miało wyjść, że tam jakieś wałki były robione i można było iść do więzienia. No w przypadku pani Urszuli von der Leyen wszystkie 4 telefony komórkowe, których zażądała prokuratura, okazały się zgubione przez panią Urszulę von der Leyen. Proszę Państwa, no, no to są politycy, którzy naprawdę bardzo ważne funkcje sprawują. W ogóle cała Unia Europejska i struktury NATO, to proszę Państwa, to są bardzo dziwni ludzie. No, zarządzają NATO ludzie, którzy, za których rządów doprowadzano do różnego rodzaju tragedii, jak w przypadku pana Stoltenberga. To już kilkukrotnie mówiłem, tak? Pan Breivik za pana Stoltenberga, który wtedy był premierem Norwegii, mógł dokonać tego, czego dokonał. Już ucichły głosy, które mówiły, że wyciszone zostały, przykryte zostały, że raporty były składane do pana premiera Stoltenberga, co pan Breivik kombinuje. No, potem się stało to, co się stało, czyli zamach na wyspie Utoja i w Oslo, po czym społeczeństwo norweskie dostało nowe prawa, przez które są bardziej inwigilowani, a pan Stoltenberg został awansowany na szefa NATO. I to samo, proszę Państwa, wydaje się być z panią Urszulą von der Leyen, która przecież aspirowała na tę samą funkcję, na funkcję szefa NATO. Jednak stwierdzono, że pan Stoltenberg na tej funkcji osiądzie. I jeszcze jest ciekawostka w tym artykule dotycząca dziwnych kontaktów pani Urszuli von der Leyen. Są to kontakty, proszę Państwa, z pewną firmą farmaceutyczną. Chodziło o, jak Państwo jeszcze pamiętamy, to jeszcze niedawno było, o kontrakt stulecia na 35 miliardów euro na dostawę 1 800 milionów fiolek pewnej substancji. Ja muszę bardzo uważać, bo wiecie, w antysystemie są ludzie, którym wolno wszystko wygadywać. Wszystko wygadywać. Ostatnio rozmawiałem z jednym z naszych kolegów, pozdrawiam tutaj Cię, Mirku, który ma to kolega problem, bo na pewien temat się wypowiedział w jednej ze swoich audycji, jest też tam publicystą YouTube'owym i wytłumaczyłem mu, żeby się nie dał podpuszczać przez tych, którym wolno jest mówić na każdy temat, bo mają licencję od rządzących. To proszę Państwa, to w interesie jest rządzących, żeby prawdziwi antysystemowcy, którzy naprawdę chcą zabrać władzę rządzącym i wprowadzić odpowiedzialność za takie rządy, to oni mają się nie przebić do szerokiej opinii publicznej, a ci, którzy nie wystartują w wyborach lub będą nawet startowali, ale tylko po to, żeby rozbić elektorat tym porządnym antysystemowcom, to tym jest wolno wszystko wygadywać. W związku z tym wyborcy, widzowie, słuchacze rozkochują się w nich, a życie im wtedy umyka, bo wtedy ci, którzy by mogli zmienić sytuację tych wyborców, widzów, nie dochodzą do władzy, bo nie mają właściwego poparcia. To świadczy o naszej mądrości, czy tam jej braku w zasadzie. Więc no tak to jest. Także uważajmy, jeżeli pewne zjawiska są zakazane, to trzeba się do tego stosować, bo tak to jest. Dlatego mówię ostrożnie, Państwo domyślacie się, o co chodzi. W każdym razie pani Urszula von der Leyen rozmawiała z tym koncernem i, proszę Państwa, przypadkowo zostały skasowane SMS-y, które wymieniała z przedstawicielką tego koncernu. Przypadkowo skasowała te SMS-y z tych telefonów i w zasadzie nie wiadomo, kto poniesie odpowiedzialność za tak potężne straty, do których doprowadziła pani Urszula von der Leyen. I warto by było z jej punktu widzenia właśnie uciec z tej funkcji komisarza unijnego na funkcję szefa NATO. To by była fajna ucieczka, tak jak, proszę Państwa, pan Stoltenberg. A może jeszcze brakuje Stoltenbergowi do przedawnienia w tych sprawach, które się
tam w Norwegii wydarzyły. Może jeszcze brakuje roku i dlatego jeszcze pan Stoltenberg na rok zostaje. No a pani Ursula von der Leyen no, musi jakoś tam jeszcze pogubić telefony i inne rzeczy, żeby się do niej nie dobrali. Jak uważam, karencja wyjdzie panu Stoltenbergowi, to ona wtedy dostanie immunitet szefa NATO, bo to jest, proszę Państwa, immunitet. A już wtedy można skoczyć takiemu szefowi NATO. Żaden prokurator się za to nie zabierze. I dość ciekawą analizę w mediach właśnie rosyjskich na temat pani Urszuli von der Leyen. Ale to jest dowód na nas, że nie wybieramy ludzi, którzy mają jakiekolwiek problemy z prawem na duże kwoty i oczywiście też nie wybieramy partii, które te osoby reprezentują, bo przecież, proszę Państwa, wewnątrz partii to oni jeden o drugim wiedzą wszystko. Ale patrzcie, chronią swojego kolegę, bo chronią logo partii. No, no, my jesteśmy tak naiwni, że my tego nie rozumiemy. A potem skąd te złe rządy? Ciągle te złe rządy. No proszę Państwa, z naszej głupoty one są. Tak po prostu. Bo jeżeli partia nie wypluje takiego człowieka, nie doprowadzi do jego osądzenia, to, no to ona jest niewiarygodna. Patrzcie, jak my tolerujemy ukrywanie winnych, bo jesteśmy zakochani w szyldzie partyjnym. I partie mogłyby to robić, bo tam spuścić jednego z nich, to wiecie, to jest takie stado hien, spuścić po brzytwie, zrobić mu proces, wsadzić do więzienia, to dla nich jest jak splunąć, tak? To oni by to zrobili. Ale oni z kolei znają naszą psychologię i wiedzą, że jak przyznają się, że jeden z nich dokonywał takich fraudów na 35 miliardów, to potem już ich ludzie nie wybiorą. Więc oni idą w zaparte. To nie moja ręka. No, dlatego warto o takich rzeczach wiedzieć. Ja będę przypominał oczywiście, bo to są fajne rzeczy. I proszę Państwa, o naszym tutaj premierze Mateuszu Morawieckim, który, jak wiemy, wielokrotnie był nagrywany w tej restauracji Sowa i Przyjaciele. To było oczywiście za rządów Platformy Obywatelskiej. On wtedy normalnie działał z tymi z Platformy Obywatelskiej, jak równy z równym się z nimi spotykał. No i warto też przypomnieć pewną sytuację wynikającą z tych nagrań, która jakby przeszła nam mimochodem, ale jeden z naszych kolegów to przypomniał i ja też w związku z tym przypominam. Chodzi o fragment rozmowy z ludźmi wtedy wokół Platformy Obywatelskiej, którzy poruszyli nazwisko Leiba Fogelmana. Leib Fogelman. No proszę Państwa, no jakiś obcokrajowiec, tak, żydowskiego pochodzenia, no w sumie jest nieistotne, ale obcokrajowiec, który tutaj miał, proszę Państwa, bardzo dużo do powiedzenia. Mowa jest o sytuacji, gdzie Leib Fogelman ma decydować, kto ma być ministrem finansów w Polsce. Tu cały czas wieczny Jan Krzysztof Bielecki, który zdania po polsku nie potrafi sklicić. Rozmowa się toczy między Zbigniewem Jagiełło, Mateuszem Morawieckim i właśnie pan Leib Fogelman niby dzwonił do Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki z nonszalancją mówi, że on no, nie odebrał, on do niego oddzwonił łaskawie, no ale chodzi o to, że miał być przez Leiba Fogelmana desygnowany na funkcję ministra finansów. To się w pale nie mieści. Przepraszam, ministra skarbu. No i oni tak tutaj, proszę Państwa, to są bardzo, posłuchajcie tych rozmów z taśmy, Sowa i Przyjaciele, proszę Państwa, to jest fantastyczna nauka polityki. Nic tak nie nauczy, jak ci ludzie we własnym środowisku, które nie ma już barw partyjnych, jak oni między sobą rozmawiają i jak dzielą, proszę Państwa, funkcje. To od jakiegoś Leiba Fogelmana zależy, czy pan Mateusz Morawiecki będzie ministrem skarbu, ale on tam był szykowany na kogoś wyżej. Cały czas się wszyscy zastanawiamy, kto pcha pana Morawieckiego tak wysoko, kto go pomimo tylu afer
czy z działkami, czy z innymi sytuacjami. Kto go, proszę Państwa, kto ma nad nim parasol ochronny i może to jest właśnie pan Leib Fogelman, którego życiorys jest w skrócie opisany na Wikipedii. Facet już trochę lat ma, około 74, zaraz go Państwu pokażę na zdjęciu, ale ciekawy jest życiorys, proszę Państwa, pana Leiba Fogelmana. Urodził się w Legnicy, absolwent liceum ogólnokształcącego Lelewela w Warszawie, do którego uczęszczał między innymi z Lechem i Jarosławem Kaczyńskimi. Proszę Państwa, to się w pale nie mieści. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. I teraz posłuchajcie, zawodowo zajmuje się prywatyzacją, fuzjami i przejęciami przedsiębiorstw. Jako pracownik zatrudniony m.in. w kancelarii jakiś Greenbank Trauring, nawet ta kancelaria nie ma swojej Wikipedii opisanej, jest też ciekawe, reprezentował wiele dużych banków i innych przedsiębiorstw, wśród nich grupę BNP Paribas w związku z nabyciem 90% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej oraz Rabobank w związku z nabyciem i tak dalej przez Raiffeisen Societe Generale w związku z nabyciem Eurobanku, tak, na rzecz Banku Millennium. Proszę Państwa, jakiś Leib Fogelman banki tutaj skupuje dla innych banków na terytorium Polski i on decyduje, kto ma być w Polsce ministrem skarbu. Chodził do liceum z Kaczyńskimi. Alior Bank, proszę Państwa, jakoś tam skupował bank PKO BP, z Orange Polska miał umowę, z Deutsche Bankiem, Polski Bank Przedsiębiorczości i tak. Proszę Państwa, on tu krąży, Leib Fogelman, i warto by kojarzyć Mateusza Morawieckiego z tą postacią. To jest, proszę Państwa, ten uśmiechnięty kapelusznik, wywiady w polskich mediach oczywiście. Nawet pan Kuba Wojewódzki tam na dwóch łapkach przy nim stał i się próbował jakoś tam podlizać. A później są tego takie skutki, jak opisuje Foreign Policy, tu też w wydaniu rosyjskim. Ukraina wypompuje wszystkie pieniądze z Europy, bo to chodzi o Europę. I jeszcze nawiążę do tej broni, która jest wysyłana na Ukrainę. W Stanach Zjednoczonych, to nawet pan Trump tak czaruje wyborców, mówi się, że to Stany Zjednoczone ponoszą gigantyczne koszty, a Europa, która jest najbardziej zagrożona, ociąga się. Proszę Państwa, śmiem twierdzić, że jeżeli są te defraudacje, które podejrzewam, które wynikają z czystej logiki, to ta broń może wracać do Stanów Zjednoczonych i być sprzedawana ponownie. To żaden problem. To jest proste, to jest prostsze niż jakieś tam założenie firmy na Cyprze. Więc coraz bardziej wyłania się ten scenariusz, który podejrzewaliśmy wcześniej, że Europa ma być cofnięta w rozwoju. I to jest realizowane. I proszę Państwa, nie winimy też Rosji, nie winimy pana Putina, że on na to idzie. Chce Wall Street odciąć głupią Europę od zasobów rosyjskich? Proszę bardzo, ile można się prosić, ile można tłumaczyć, ile można przekonywać, a wyborcy europejscy znowu wybiorą opcje antyrosyjskie. Takie na przykład jak Konfederacja, takie na przykład jak PiS, takie na przykład jak PO. Przecież to są wszystko opcje antyrosyjskie. A potem będziemy się zastanawiać, skąd ten kryzys, dlaczego jest tu taki źle? No, sprzedadzą nam jakieś tam czary mary, że to wina Unii na przykład. A Wall Street Journal jeszcze, proszę Państwa, będzie się nad nami litował i napisze Wall Street Journal. To jest sama nazwa, mówi, co to jest za gazeta. To jest biuletyn Wall Street, tak? Wall Street Journal. Europejczycy stają się biedniejsi. Tak, wszyscy jesteśmy w gorszej sytuacji, potwierdza przedstawiciel starzejącego się społeczeństwa europejskiego i też jest analiza rosyjska tego artykułu pod tytułem Głos Mordoru, szyderczy śmiech do Unii Europejskiej.
o tym, że Wall Street Journal opublikował elegancki materiał analityczny na temat trendów gospodarczych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Analitycy doszli do wniosku, że Europejczycy szybko stają się biedniejsi. Wszystko przewidzieliśmy. Tu musisz to wiedzieć, wszystko, jak pamiętamy, przewidzieliśmy. To była analiza, to nie były żadne wróżby. Wiedzieliśmy, jakie są dążenia tych zza oceanu. Widzieliśmy, jakie są trendy tutaj przez polityków uzależnionych od ich mediów. Stało się. Lata całe nam wciskali, że to Wielka Brytania, tutaj są tacy, proszę Państwa, ja rozumiem, że tam kiedyś skrytykowałem za ten głupi pogląd, który mieszał nam strasznie w głowach, niebezpieczne są takie poglądy, bo nie możemy dojść prawdy. Proszę Państwa, prawda jest tak cenna, żeby ustalić, kto jest przyczyną naszych problemów, dlatego zaatakowałem pana Jaśkowskiego, że ciągle to City of London wciskał, bo to tworzyło zasłonę dymną dla Wall Street. I tu nawet sami Rosjanie się śmieją, proszę Państwa, w artykule, że świat staje się coraz bardziej nieprzyjemny dla złotego miliarda. I tu jest to cytat z The Washington Post, z którym się tu zgadzają Rosjanie. Złoty miliard dzieli się, proszę Państwa, na kilka klas, przy czym USA, stare kraje Europy i Wielka Brytania to była ta pierwsza klasa, można powiedzieć, że w ramach złotego miliarda ona była złota. Grecy, Hiszpanie i niektórzy Portugalczycy to jakby srebro złotego miliarda, no i brąz, proszę Państwa, brąz złotego miliarda, czyli Łotysze, Litwini, Polacy, Czesi i tak dalej. No ale tutaj, jak słusznie zauważają w artykule, że Wielka Brytania idzie raczej w stronę, proszę Państwa, tego brązu. Wielka Brytania powinna przestać udawać bogaty kraj. Nowy piękny świat postanowił nie oszczędzić nawet Brytyjczyków. Ci sami, których uważano za niemal tajemniczych władców świata i którzy nadal uważają się za wielkie imperium decydujące o losach planety. Wystarczy, że spojrzymy na ich dofinansowania do kredytów hipotecznych, ceny ogrzewania, wody, stale rosnąca żywność w sklepach, ogromne zadłużenie państwa, które bez wątpienia będzie dużym obciążeniem dla wszystkich jego obywateli. To proszę Państwa, w tym artykule z Wall Street, z którym się zgadzają analitycy rosyjscy, po prostu śmieją się z Wielkiej Brytanii. Dlatego musimy też w tych analizach, ja rozumiem, że pan Jaśkowski teraz mówi Wall Street i to mi się podoba i teraz mogę go pochwalić, ale lata całe wciskania ciemnoty o tym City of London, proszę Państwa, to już mi uszami wychodziło po prostu. Dlatego nie mogliśmy dojść prawdy, długo nie mogliśmy dojść prawdy. Już pomijam tego Michalkiewicza, który jakieś cuda na kiju nam opowiadał o masonach i tam innych lożach. To, proszę Państwa, to jest mniej więcej jak Brown, który wodzili nas po manowcach. Na wszystkich można było zrzucić winę za nasz los, ale nie na Wall Street. I do tej pory Konfederacja się tego trzyma. No to dwa słowa o mądrej Konfederacji. To pamiętacie, taki gościu dostał jedynkę chyba z Konfederacji i w jednym z programów, to też na Polsat News, został temat poruszony tej ostatniej sytuacji z tą panią Moniką, z tabletką poronną. Przepraszam, mnie już nie interesują te sprawy. Ja byłem już, proszę Państwa, przeciwko aborcji, ja byłem już za aborcją. Taką, proszę Państwa, huśtawkę mi robiono kilkadziesiąt lat. Ja już na ten temat nie rozmawiam. Ja chcę mieć willę z basenem. Mnie już nie interesują te tematy, które rozpalały mi umysł i, jak domyślam się, wielu z nas. Ja już chcę normalności. No więc przy okazji poruszania tematu o aborcji, interwencji policyjnej, pan z Konfederacji, jedynka z Konfederacji mogła wykazać się, proszę Państwa, profesjonalizmem. Proszę Państwa, taki blamasz, że się w głowie nie mieści. Posłuchajcie. Czy chcieliby Państwo zmienić obowiązujące przepisy aborcyjne? To jest tak naprawdę trochę pytanie obok tej sprawy, dlatego że to, o czym można przy tej sprawie pani Joanny z Krakowa rozmawiać, no to jest po prostu kwestia przestrzegania prawa i tam tak naprawdę mamy w tej chwili wyłącznie znaki zapytania.
Nie wiadomo, czy policja się zachowywała zgodnie z procedurami, nie wiadomo, czy ta pani popełniła jakieś przestępstwa, nie wiadomo, co się właściwie działo tam w szpitalu. Także to, co na pewno chcielibyśmy zmienić, to jest po prostu poprawić stopień przestrzegania prawa i... Mówi, proszę Państwa, no, typowy polityk, oni się niczym nie różnią od tych z PiS-u, leją wodę aż huczy. Panie, no przyczyną są politycy, trzeba ich usunąć, normalności troszkę, ale najlepsze przed nami. Chociażby służy temu przygotowany przez nas projekt ustawy, który nakłada na policję obowiązek posiadania kamery. Proszę Państwa, ten pan z Konfederacji mówi, że Konfederacja przygotowuje projekt ustawy, żeby policjanci nosili kamery. Proszę Państwa, z tego co pamiętam, to Konfederacja jako koło, tak, nie ma inicjatywy ustawodawczej. Ja nie wiem, co oni w ogóle mówią o tych ustawach. Ja naprawdę nie wiem, gdzie są te ustawy. No, Konfederacja jest kołem. Kluby mają inicjatywę ustawodawczą. Na co rezolutnie reaguje dziennikarka? Na ten ich projekt ustawy, który składają, tak? Umundurowania, nagrywające i wszystko. To jest. Policjanci powinni... No, proszę Państwa, wszyscy jesteśmy kontrolowani przez policję. Nawet niektórzy nas, policjanci, ostrzegają. Pana wszystko się nagrywa. A pan Wawer z Konfederacji przygotowuje razem z kolegami projekt ustawy, żeby to dopiero było. I jak dopiero to zrozumiał, jakiego babura walnął, to patrzcie, jak się zachował. No to jeżeli obowiązuje, to nie ma problemu. No to jeżeli już takie prawo obowiązuje, to nie ma problemu. Proszę Państwa, szkoła Mentzena. Mentzen to jeszcze by przy okazji się śmiał, no ten to trochę głowę zwiesił, nie? A Mentzen to przy okazji by zęby pokazał i no i co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? A Korwin powiedział, że a to ja dla idiotów mówię, co pani tam, idiotom to tłumaczyłem. Takich ludzi będziemy mieli w Sejmie. Ale proszę Państwa, oni się dobrze czują już między sobą w debatach, naprawdę. Nawet już widzę, że PiS i Platforma się podkładają. Proszę Państwa, w ostatnim odcinku zapytałem, kto tak naprawdę to piwo produkuje panu Mentzenowi. I chyba wiemy, kto to piwo produkuje. Jest to najprawdopodobniej... Chociaż, proszę Państwa, no każdy może mu to robić. No bo pan Mentzen raczej nie ma browaru. To się mówi browar, tak, Mentzen, nie? Najprawdopodobniej robi to browar Sady pod Poznaniem, na zachód od Poznania. Butelki takie same i tak dalej, kapsle takie same. Tutaj jest strona browar Sady. Przedsiębiorstwo uzyskało subwencję finansową w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa 2.0 z Polskiego Funduszu Rozwoju. No, proszę Państwa, trzeba pomagać takim firmom. Mateusz Morawiecki musi pomagać takim firmom, inne firmy mogą nie dostać, mogą nie spełnić kryteriów, a browary Sady spełniły kryteria. Szczęście, to proszę Państwa, ja się cieszę z tego powodu, że taki zacny browar, który robi piwo dla Mentzena, zgodził się, że go szczęście spotkało i dostał z Polskiego Funduszu Rozwoju pieniądze. Bardzo się cieszę, wiele korporacji też dostało z tej puli. No i ci przeżyją, a reszta już pan Mateusz Morawiecki wie, co będzie zresztą. Aha, ale to po wyborach. Rząd szykuje ryzykowną podwyżkę dla Polaków. Grozi nam fala zwolnień. To mniej więcej to, o czym mówiłem no jakiś tam dzień czy dwa dni wcześniej przed ukazaniem się tego artykułu. Bardzo się cieszę, że powstał jakby na potwierdzenie tego, co powiedziałem, a nie mówiliśmy. Tutaj chodzi o związkowców, którzy martwią się o pracodawców z małych i średnich firm. Proszę Państwa, nikt tak nie zadba o małe i średnie firmy jak Ruch Dobrobytu i Pokoju. Nikt tak nie zadba. To wszystko jest. Proszę Państwa, ja już mam dość tej komedii, tych obietnic. Coraz mniej polskości w Polsce, coraz więcej zachodnich. Tyle programów, tyle organizacji, tyle lat walczą, a tu coraz gorzej, Schodzimy do podziemia, tak? Więc my dopiero to zmienimy. To się robi na siłę, tak? Po wygranych wyborach, a nie tam gadaniem głupot i nabijaniu sobie popularności. Stąd jest właśnie ta decyzja o powstaniu Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Proszę Państwa, zdaniem... Oni dobrze mówią, a nie mówię, że oni mówią źle. Absolutnie. Tylko co z tego? Co z tego? Co Konfederację poprą?
Przyszłoroczna 20% podwyżka płacy minimalnej będzie oznaczała cięcie etatów. Znaczy upadek firm po prostu. Jeżeli dziś małe, średnie, mikro przedsiębiorstwa mają na styk, to po takiej podwyżce zostaną dobite. Ci, którzy mają pracowników, po prostu albo zwolnią pracowników, albo jeszcze skupki będą dokładali. Proszę Państwa, z punktu widzenia, oni robią perfidną sztuczkę, z punktu widzenia pracownika jest ok. Ustawowo nakazali mojemu pracodawcy podnieść mi pensję, mam wywalone, jest mi lepiej, ale za moment będzie Armagedon. A jak on się, a jak on w końcu zamknie? Ja, proszę Państwa, znam kilka osób, które tylko czekają na coś takiego jak 20% podwyżka płac. I one się zamkną. I one się zamkną. Już znam takich, którzy nie dokupują towaru na wszelki wypadek, żeby gdy takie coś Mateusz Morawiecki na głowę im spuści, żeby nie mieć problemów z wyprzedażą stanu magazynowego. To już, proszę Państwa, to już wisi na włosku. Ale co tam Mateusza Morawieckiego to obchodzi? Do wyborów jak znalazł taki prezent dla elektoratu. Musimy też myśleć, proszę Państwa, przyszłościowo. Wielu z nas, jak jesteśmy na etatach, też marzymy o własnej firmie, ale to, proszę Państwa, potem będzie niemożliwe. No chyba, że nie będziemy mieli pracowników. Tak, chyba, że, no to co, to jakie pieniądze ktoś chce zrobić, jak nie ma pracowników? To tylko są nieliczne zawody, niektórzy prawnicy, jak się przebiją, niektórzy lekarze, jak się przebiją, a ta reszta to... Do wygniecenia oczywiście ich miejsce zajmą korporacje. To jest przyszłość dla nas. Oczywiście w Sejmie będą się tam ładnie kłócić, będą tam, Braun będzie krzyczał z mównicy i tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, jako no, kolejny dowód, że Konfederacja to część systemu, no to mamy ciekawą sytuację, że posłanka z tej Zjednoczonej Prawicy, konkretnie z suwerennej Polski, przyszła do Konfederacji. Nie chcę tego komentować, bo to pewnie jest bolesna decyzja i tak dalej, ale już Konfederacja, patrzcie, Tyszkę odziedziczyli po Kukizie, teraz mają Siarkowską po Ziobrze. To już, proszę Państwa, oni się tak zachowują jak ci z PO, jak z Lewicy, też przechodzą. Proszę Państwa, no i jedna grupa kolegów. No ale no czym się ta Siarkowska wyróżniała? Gdzie ona jakieś idee antysystemowe głosiła? Zresztą kiedy tam Mentzen takie głosił, to jest też w ogóle. Ja to się nawet cieszę, że Mentzen mógłby być w rządach, bo byłoby sprawdzam, ale proszę Państwa, już mieliśmy te sprawdzam w przypadku Palikota. Palikot wprowadził do Sejmu kupę ludzi, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że był puszczany w mediach głównego nurtu. Byłby nikim, byłby odpadem po Platformie. To samo dotyczy też Pawła Kukiza. Nikim by był, gdyby go w mediach głównego nurtu nie puścili. I to samo jest z Konfederacją. Niczym by była, gdyby ich w mediach głównego nurtu nie puścili. Proszę Państwa, naprawdę, media głównego nurtu nie są dla prawdziwego antysystemu. Patrz, Ruch Dobrobytu i Pokoju. I proszę nawet nie myśleć, że głosowanie na którąś z tych partii telewizyjnych, które dziś obsiadują Sejm, że jako na głosowanie na mniejsze zło, bo to nie ma żadnego znaczenia. Lepiej zagłosować. Proszę Państwa, nie zmarnujecie swojego głosu, jak zagłosujecie zgodnie z własnym sumieniem, z logiką przede wszystkim. To naprawdę, bo wasz głos nic nie znaczy w tym wyścigu, jeżeli chodzi o parytety w partiach telewizyjnych. Wasz głos nic tam nie znaczy. Dowodem jest Siarkowska. Wczoraj była u Ziobry, dzisiaj z Konfederacji. To samo dotyczy też, proszę Państwa, pana Jakuba Banasia. To jest bardzo przykre dla mnie osobiście, ale a nie mówiliśmy, musicie sobie przypominać taką sytuację, gdzie mówiłem, że obym Banasia nie przechwalił. Mam nadzieję, że nagle nie okaże się, że będzie w jakimś ugrupowaniu, tak? No sam on nie jest, ale jego syn. Syn twierdzi, że polityka go do tego zmusiła, że jest szarpany. Jak domyślam się, musi uzyskać immunitet poselski, tak? Długo pracowali nad Banasiem. To było około 2 lat pracy, tak?
Wiem, kto za tym stoi. Proszę Państwa, zobaczycie, co się stanie. Szydło wie, co się stanie. Szydło wie, co się stanie. Zobaczycie, co się stanie po wyborach. I jak czaruje nas Konfederacja, to przykład tweetu pana Michała Urbaniaka. Ja zachęcam Państwa do zakładania konta na Twitterze. Musimy być wszędzie. To nie jest nic dobrego, że nas tam nie ma na Twitterze, bo akurat DIP ma pewien deficyt w tym względzie i proszę nadrobić te zaległości w kampanii wyborczej. To narzędzie będzie bardzo potrzebne, tym bardziej, że tam teraz się zmieniły zasady i troszkę jest liberalizmu. Będzie można więcej powiedzieć niż na innych forach społecznościowych. Pan Michał Urbaniak to ten, proszę Państwa, który cytowałem Państwu informacje, jakie wysyłał do ludzi Konfederacji, że trzeba głosować na Dudę w drugiej turze, czyli no, są odpowiedzialni ci ludzie i pan Urbaniak za te wszystkie ustawy, które potem Duda bohatersko podpisywał, które nam niszczyły życie, przeciwko którym teraz protestuje Konfederacja jak schizofrenik. No to opublikował fragment audycji, w której pani z Platformy ogłosiła, że sojusz Platformy z PiS-em jest całkiem wskazany przeciwko Konfederacji, że to niby podkreśla odrębność Konfederacji, to jego znalezisko. Ja chwilkę Państwu zaprezentuję. Całej kampanii wyborczej musimy jeszcze więcej z siebie dać, dotrzeć do jeszcze większej ilości. Nie no, mówcie, że was Matka Boska w Giedrzwałdzie połączyła, mówcie, że bez Boga ani do proga, do Konfederacji. Mówcie, że jak ktoś tam był w ZOMO niby, jak zaatakowaliście razem z Michalkiewiczem pana Huberta Czerniaka, którego wyrzuciliście z list. Cały czas prowadźcie tę narrację, którą prowadziliście w 2019 roku. Dlaczego teraz możecie używać fajnych argumentów, takich jak ruch dobrobytu i pokoju, a wtedy nie mogliście i straciliśmy przez was 4 lata i całkiem sporą część majątku naszego, tak? Dlaczego dziś w tych wyborach zmieniliście zdanie, a w tamtych byliście tacy dziwni? Ludzi jeździć, przekonywać i spróbować stworzyć taką sytuację, że ani PiS, ani Platforma nie będą rządziły. Już się boicie? Nie boimy się. Tu pani mówi, że się nie boi. To jest butne powiedzenie, że w sumie garstka osób chce rozbić układ, który no trwa. Prędzej się Platforma porozumie z PiS-em niż z Konfederacją. Nie wiem, czy to jest brak wiedzy tej pani, czy hipokryzja. Układ dotyczy też Konfederacji. Nie byłoby jej w mediach głównego nurtu. Nawet Wielkopolska Telewizja Kablowa by nie puściła, gdyby... proszę Państwa, no, te marki, które mają reklamy mediów głównego nurtu, no to wiadomo, że te media są dobre. No i proszę Państwa, no, wybuchła atmosfera, bo jednak ktoś z Platformy się przyznał, że jest układ. Tu Konfederata triumfuje, że on to zauważył. No i musieli ci z PiSu zareagować i taki cyrk zrobili. To proszę Państwa, jest pan Joński, on jest z Platformy Obywatelskiej, ale nieco wcześniej był w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był nawet rzecznikiem klubu parlamentarnego. Zrobili jakąś konferencję, na której krytykują działalność PiS-u, a na tę imprezę wlecieli ludzie z PiS-u, w tym ten pan Kowalski od Ziobry. I tutaj zagłuszają, patrzcie jak oni się kłócą, ci im przeszkadzają, ci nie mogą prowadzić konferencji. Z którą mieliśmy do czynienia w zakładach azotowych Puławy, wymiany prezesa, wymiany członków zarządu, doprowadziły do karuzeli stanowi. Patrzcie jak oni się kłócą, ile emerytury ma Tusk, a ile emerytury ma Szydło. Proszę Państwa, no, komedia na całego, kwestii też stosunków polsko-ukraińskich. Straż Graniczna informuje, że rośnie liczba interwencji związanych z zawiadomieniami o bombach, materiałach wybuchowych na granicy. Jest lawinowy przyrost.
od początku roku było 400 takich interwencji saperskich gdzieś tam na przejściach, na lotniskach i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że to jest już działalność obcych wywiadów, które sieją ferment, wywołują zamieszanie, narażają nas na koszty, ale być może, że też dojdzie do tego typu zamachów. Ja cały czas przypominam, że duża część Ukraińców została wyposażona we wiedzę, jak podkładać bomby, a w Holandii tutaj Włóczyki NL nam publikuje informację, że już w tym roku było 300 różnego rodzaju eksplozji w Holandii, no głównie na bazie fachowców, którzy na przykład rozwalali Syrię. Muszę kończyć i w związku z tym zapraszam na jutro. Dziękuję bardzo.